Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku wzory skróconego mnożenia bez zbędnego gadania zaczynamy. Wyobraźmy sobie dwa kwadraty, które mają równe pole i równą długość. Wiemy, że dwa identyczne kwadraty będą miały to samo pole. Oznaczmy najpierw, je, że to jest pierwszy, to jest drugi. Patrząc na to, że ich pola są równe, możemy to zapisać symbolicznie, że pole pierwszego równa się polu drugiemu. To jest. Warunek nasz, nasze założenie. Ten kwadrat ma długość jaką? No właśnie, nie wiadomo. Jak nie wiadomo, jaka jest długość, to oznaczamy ją x, bo wiemy, że ta długość jest, ale nie znamy jej wartości. Byśmy musieli przyłożyć linijkę, żeby sprawdzić, jak wygląda yy, ta długość, ale nam nie jest to potrzebne w tym momencie. Po prostu chcemy oznaczyć tę długość, że ona istnieje. Analogicznie ten bok ma długość x. Dobra. I tak, wiemy, że to są te same kwadraty, no to tutaj też mamy bok x. Dobra. Teraz podzielmy jeden z tych kwadratów na cztery części. O, podzieliliśmy na cztery części w ten sposób, że ten bok tutaj ma długość a oraz ten bok tutaj ma długość a. Co to nam mówi? Że ta druga część. Odcinka będzie miała też swoją długość. Jaką, oznaczymy ją literą B, ale już bez klamry. Zrobi to, to niepotrzebny miśmasz. I zaznaczamy tutaj. Bo tutaj są te same boki. Odejmujemy, ucinamy od nich tą samą długość, to dostaniemy tą samą długość. Co się okazuje? Że to jest kwadrat. Wszystkie jego boki są równe. Tak. Co się okazuje tutaj? Ten bok jest równoległy do tego. Zatem ten bok jest równy temu. Jak w torach masz te, yy, jak to się nazywało, te takie deseczki pod szynami, nie? Tutaj mamy te nasze szyny i możesz sobie wyobrazić to jako te takie kłody, co leżą pod torami, no i wiadomo, że one wszystkie w równych odstępach mają przymontowane szyny do nich, nie? Czyli wiemy, że to będzie A i to będzie A. A z racji tego, że to jest kwadrat, to tutaj będzie a i tutaj będzie a. Dobra, czego się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że tutaj ten bok x równa się sumie tego odcinka i tego. Czyli to się równa a plus b. No mamy jakiś patyk długości a i mamy drugi patyk długości b. Czyli wiemy, że mogą mieć różną długość. Przykładamy te patyki końcami i okazuje się, że mają jakąś długość x, którą oznaczyliśmy, ale nie jest istotne, jaka jest to dokładnie. I tak. Wiemy, że ten kwadrat też ma bok x, bo to założyliśmy, że ich boki są równe i pola. Czyli mamy tutaj a plus b. Patrząc na to, to się równa a plus b. I tak, jakie jest pole tego drugiego kwadratu? Zauważmy, że jest to a plus b do kwadratu. Dlaczego? No bo pole tego kwadratu to jest długość jego boku do kwadratu. A długość jego boku, tego x, to jest a plus b. Co możemy zrobić z tym fantem? Potrzebujemy pierwszego pola, które jest tutaj. Więc sprawdźmy, ile równe jest to pole. Zauważamy, że to jest tak naprawdę pole tutaj tych czterech figur, więc pole tego całego kwadratu będzie sumą tych wszystkich y, pól, czyli trzeba dodać pole tego, pole tego, pole tego i pole tego. No to dodajemy, ale najpierw musimy je znaleźć. To jest kwadrat o boku b, czyli b kwadrat. Tutaj mamy prostokąt, gdzie mamy bok b i bok a, czyli a razy b. Tutaj mamy też a. I b, czyli A razy b. A tutaj mamy A kwadrat. I to jest, to jest A tutaj. Skorzystamy z tego, że ich pola są równe, czyli P1 równa się p2 i to oznacza wtedy i tylko wtedy. Tak. P1 równa się w sumie tych pól tutaj. Oj, tutaj, żeby nie myliło nikogo, to nie ma minusa żadnego. Mamy tak, pole pierwszego to jest A kwadrat stąd. Dodać AB, pole tego prostokąta, dodać A razy B, czyli pole drugiego prostokąta, plus B kwadrat. A to możemy zapisać jako A kwadrat plus 2A, B plus B. Mam nadzieję, że już wygląda znajomo. Jest to nasz wzór skróconego mnożenia. I tak, wiemy, że on jest równy P1. No to tak, P1 równa się P2, czyli A kwadrat. Plus 2a b plus b kwadrat równa się naszemu polu tego, bo wiemy, bo to są dwa identyczne kwadraty. Czyli zapisujemy a plus b kwadrat. I to jest nasz wzór skróconego mnożenia. Wiemy skąd się wziął to. To jest moja odpowiedź na pytanie. Często widzę to w memach, że ktoś pisze coś takiego. Widać, dlaczego to, jest, dlaczego to jest błędne? Bo pomijamy pola tych dwóch prostokątów tutaj.